Lidia Łopusiewicz, dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim i Michał Zielonka, pedagog szkolny tejże szkoły, organizator warsztatów filmowych, goście Strefy FM Piotrków. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Przed mikrofonem Beata Hołbowicz-Stacharczyk. Zapraszam na O tym się mówi. Drodzy Państwo, wiele nowego w szkole. Reforma oświaty też Was dotknie. Czy jesteście z niej w miarę chociaż zadowoleni? Ja uważam, że w tej reformie można znaleźć bardzo wiele pozytywów, szczególnie dla nauczycieli, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w dotychczasowym systemie. Młodzież właściwie już w ostatniej klasie gimnazjum decydowała, z czego będzie zdawała maturę. I tak naprawdę od drugiej klasy liceum uczyli się tylko rozszerzeń, czyli dajmy na to uczeń klasy biologicznej nie miał historii. Czyli dziecko 15-letnie decydowało, z czego zdaje maturę i gdzie pójdzie na studia. Dziś, właściwie nie dziś, ale w momencie, kiedy ta reforma nastąpi, kiedy wejdzie do szkół ponadgimnazjalnych, przez 4 lata młodzież będzie uczyła się wszystkiego. I tak jak to było za naszych czasów, kiedy my chodziliśmy do 4-letniego liceum, będą mogli w ostatniej klasie, w tej 4. klasie zdecydować, z czego zdają maturę, gdzie pójdą na studia. Będą mieli więcej czasu na decyzję. Co więcej, technikum będzie trwało 5 lat, tak jak w naszym przypadku młodzież zdaje po 3 kwalifikacje, czyli 3 bardzo ważne egzaminy zawodowe, będzie więcej czasu na przygotowanie. To będzie z korzyścią dla uczniów. Panie Michale, pan jest pedagogiem, obserwuje pan często swoich podopiecznych. Czy to, co pani dyrektor mówi, plus jeszcze nawet dojrzewanie takiego młodego człowieka jest rzeczywiście plusem w tym 4-letnim czy 5-letnim systemie ponadgimnazjalnym? Tak, to prawda. Bardzo często na jakichś profilaktycznych spotkaniach z młodzieżą, kiedy omawiamy właśnie kwestie jakichś uzależnień i tak dalej, jest jeszcze czas na to, żeby z nimi porozmawiać właśnie o ich przyszłości, o tym, co wybierają, jaką drogę swoją, że tak powiem, kształcenia będą dalej sobie układać. I często słyszę odpowiedź, że po prostu nie mają bladego pojęcia. No to jeszcze jest czas, to jeszcze można sobie to odłożyć na chwilę późniejszą. I to jest błąd. Czyli często jest to przypadek. Tak, później często jest to przypadek, później są jakieś, powiedzmy, łączone, jakieś kilka różnych kierunków, które też nie de facto nie wpływają na jakieś właściwe wykształcenie, bo lepiej, wiadomo, się określić jakby w jednej przestrzeni i w niej się rozwijać, niż po prostu tak szukać. Raz tu, raz tam. I to wszystko później wynika właśnie jakby z tego niedookreślenia, z tej jakiejś niedojrzałości, takiej i braku takiej decyzji oraz jakiegoś określenia, kim się chce zostać, co chce się ze sobą zrobić. To bardzo często właśnie u młodzieży to słyszę, że oni po prostu nie wiedzą. Pani dyrektor, często rodzice, wprawdzie to jeszcze jest troszkę czasu, ale rodzice boją się, że spotkają się 2 roczniki w klasie pierwszej. Czy wy jako szkoła, no już będzie wtedy po podstawówce, jesteście przygotowani na coś takiego? Nie będzie takiej możliwości, żeby 2 roczniki spotkały się w jednej klasie, ponieważ to dookreśla... Ale w jednej szkole. Oświatowe. Tak, ale oni będą w różnych klasach. My lokalowo jako szkoła jesteśmy przygotowani. Kiedyś w naszej szkole było 12-13 klas roczników, w tym momencie mamy 6-7. Więc my na pewno nie będziemy pracować na zmiany, na pewno znajdziemy miejsce dla wszystkich uczniów, którzy będą chcieli się u nas kształcić. Od września rusza nowatorska klasa, klasa, której chyba w Piotrkowie jeszcze nie ma. Klasa dziennikarska. Skąd taki pomysł? To może ja powiem kilka słów. Obserwujemy to, co młodzież robi w sieci. Oni bardzo chętnie albo tworzą jakieś kanały YouTube, albo właśnie umieszczają filmiki na portalach społecznościowych, dużo zdjęć. Tak więc widzimy to takie zainteresowanie młodzieży mediami i chcielibyśmy odpowiedzieć na właśnie jakąś propozycją dla młodych ludzi, żeby mieli okazję rozwijać się. Klasa dziennikarska będzie miała jakby takie podwójne jakby znaczenie, bo raz, że tutaj pod względem pisania oczywiście to również będzie tutaj przestrzeń medialna. Mamy radio w szkole, które będzie służyło właśnie temu, by można było spróbować swoich sił. No proszę, konkurencja nam rośnie. Tak, oczywiście. A będziemy współpracować. Tak. Nie, no oczywiście, no bardzo dobrze, że się coś rozwija. Oprócz tego proponujemy również możliwość przeprowadzania reportaży. Można będzie się nauczyć odpowiedniej obróbki materiału, żeby przygotować go do publikacji. Tak więc to jest dosyć szerokie jakby spektrum możliwości i coś takiego właśnie chcielibyśmy zaproponować, żeby to było coś nowego, coś ciekawego, coś ze świata właśnie młodych ludzi, którzy się tym interesują. A czy państwo biorą również pod uwagę etykę zawodu dziennikarskiego? Bo dzisiaj właśnie w tej sieci chociażby wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że to medium jest tak niebezpieczne
I tutaj na temat moralności, etyki dużo by trzeba było mówić tym młodym ludziom. Naturalnie. Oprócz samego, powiedzmy, przeprowadzenia takiego, powiedzmy, reportażu czy wywiadu, to również jest odpowiedzialność za to, co się publikuje i jak się pokazuje jakiś temat czy osobę, w jakim kontekście się to stawia, czy to jest obiektywne, czy to jest po prostu jakaś forma, że tak powiem, nie do końca może trafiona, ale to wszystko będzie weryfikowane, zanim taki materiał ujrzy rzeczywiście światło dzienne. Ale to już dzisiaj są warsztaty filmowe, czyli to dziennikarstwo już pomału kwitnie. Warsztaty filmowe wprowadzają młodzież jakby w ten temat, bo tam młodzież uczy się jakby obcowania z mediami, uczy się medium filmowego, uczy się również o tym, jak ten materiał przygotowywać, jak go odpowiednio obrobić. Natomiast warsztaty dziennikarskie to już znacznie szersza forma, bo to już jest, że tak powiem, większa świadomość osoby, która po prostu taki wywiad będzie przeprowadzać, bądź reportaż z jakiejś imprezy szkolnej na przykład, bądź na zewnątrz, jeśli taki temat się pojawi do zadania, to również będzie jakby do zrealizowania i to już będzie coś więcej. Panie dyrektor, domyślam się, że taką klasę trzeba też odpowiednio wyposażyć i znaleźć odpowiednich pedagogów, specjalistów i tak dalej. Wyposażyć jak najbardziej. Pedagogów już mamy zatrudnionych w szkole odpowiednich, ponieważ nauczyciele poloniści, którzy pracują w naszej szkole, mają doświadczenia w mediach, mają doświadczenie również z pisaniem publikacji. Co więcej, udało nam się pozyskać grant na doposażenie tego radia, czyli właściwie sprzętowo my też już jesteśmy przygotowani. Otrzymaliśmy grant z Fundacji Banku Zachodniego i właściwie to radio już jest zrealizowane jako takie. I tak jak mówię, nauczyciele są przygotowani do tego. Kolega ma specjalne studia kierunkowe, prawda? A macie dzieciaków, które żywo się interesują tymi tematami? Oczywiście ja nie mówię teraz już ci, którzy biorą udział w warsztatach filmowych, ale tak jak zaczynają oglądać się za szkołą, interesują się tą klasą dziennikarską? Zdecydowanie tak. Mamy nadzieję, że to będzie strzał w dziesiątkę. Pani dyrektor, jeszcze jest coś takiego jak system dualny. Pochwalcie się państwo, bo jest czym? A to z przyjemnością, ponieważ my jesteśmy prekursorem w województwie łódzkim tego systemu dualnego. Udało nam się w ubiegłym roku szkolnym stworzyć klasę patronacką z firmą MBL Polska w zawodzie technik mechanik i w zawodzie operator obrabiarek skrawających. To są już w tej chwili 4 klasy. Młodzież zajęcia teoretyczne wszelkie odbywa w szkole, natomiast praktyczną naukę zawodu i wszystkie przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym w firmie MBL Polska. Tam uczą się programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, uczą się na sprzęcie na najwyższym poziomie, bo trzeba zdać sobie sprawę, że jedna obrabiarka to jest koszt 1 000 000 zł i każdy uczeń praktykuje przy takiej obrabiarce. W Polsce są obecnie 4 spawarki, na przykład laserowe. Nasi uczniowie uczą się na takim sprzęcie. W tej chwili otwieramy kolejną klasę, tym razem dedykowaną dla Polskiej Grupy Odlewniczej i w roku szkolnym 2017-2018 takie klasy ruszą 2 w Polsce. Jedna u nas w Piotrkowie, druga w Śremie. Młodzież będzie miała praktyki w Piomie Odlewni i każdy uczeń będzie otrzymywał stypendium finansowe od Piomy Odlewni. Stypendium motywacyjne, dlatego właśnie, żeby uczyć się w tej klasie, żeby chciał się nauczyć tego zawodu. Każdy uczeń będzie otrzymywał pieniążki od pierwszej klasy. Czyli system dualny polega na tym, że państwo zapewniają teorię, natomiast praktyka jest w bardzo wyspecjalizowanych już firmach, zakładach. Tak. Ja uważam, że to jest świetny pomysł, ponieważ uczeń w zawodówce przez 3 lata, czy w technikum przez 4, za chwilę przez 5, uczy się dokładnie w tych samych warunkach, które później będzie miał w pracy. Czyli nie jest to nauka symulowana niejako, jak to jest opisane w prawie oświatowym, tylko to jest nauka rzeczywista. Z tym sprzętem, z którym będzie miał za chwilę do czynienia. On nie przeczyta tylko, że ta obrabiarka tak funkcjonuje, tylko on będzie umiał toczyć na tej obrabiarce. Ilu dzieciaków w tej chwili korzysta z takiego systemu? W tej chwili już 90 uczniów. To są 4 klasy, 2 klasy zawodowe, pierwsza i druga, i 2 klasy techniku. Czyli generalnie rosną nam specjaliści. Tak, i bardzo się z tego cieszę. Lidia Łopusiewicz, dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 2 w Piotrkowie. To jest tak zwana popularna Pioma, tak to młodzież mówi. I Michał Zielonka, pedagog szkolny, organizator warsztatów filmowych, goście Strefy FM Piotrków. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.